Siemanko, witam Was w kolejnym z odcinków. Dzisiaj będziemy mieć troszeczkę więcej miejsca, chociaż i tak, no jak widać, no motorów stoi, nie ukrywajmy. Części do ulepa przyszły, no i o tym będzie dzisiejszy odcinek, nie? Więc zaczynamy. No to dobra, co mi przyszło tutaj do ulepa i co zorganizowałem z pracy ogólnie. Pierw zacznijmy od tego, bo pewnie się Wam rzuca w oczy, co to jest to tu. To będą części do ulepa. Jak myślicie, co to może być? Co to może być? To są ogólnie z samochodów, z nagrzewnicy, po prostu nagrzewnica elektryczna, o tak można to powiedzieć. Że grzeje wam w samochodzie, zanim się jeszcze płyn chłodniczy zagrzeje. O, tak można powiedzieć. Po co mi jest to? Mam dwie sztuki, takie same, szerokie, czy szersze jest jedna od drugiej? No, takie same szerokie. Mam dwie sztuki. Wykorzystam to do ulepa jako imitacja chłodnicy. Zrobimy taką imitację, że niby chłodnice są przy tym ulepie. No, niestety, jak się popatrzy od przodu motoru, no nie dam rady wam teraz pokazać, bo jest ciemno. Ciemno jak nie wiem co, no jestem po robocie, pojadłem, no i już ciemno jest, no niestety. Ale cóż, z przodu jak się popatrzy na motor, tak nie wygląda to jak cross, bo pomiędzy plastikami są takie luki, po prostu no nie ma w ogóle żadnego tam usztywnienia, nic, no i właśnie myślę zrobić jakieś tam usztywnienie z jakiegoś złomu kawałka. No i wpierdzielić przynajmniej coś takiego, że imitacje, że niby jakaś tam jakby chłodnica. Ogólnie to jest tylko i wyłącznie estetycznie. No i żeby to, przynajmniej żeby to jako tako wyglądało, o tak wam powiem. Chociaż no nie ukrywajmy, jest to trochę wąskie w porównaniu do chłodnic, jak jest oryginalnie w motorze. No dużo węższe nie jest, dużo węższe nie jest. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieć, bo na razie jest na 60 klatkach na sekundę. Może będzie coś widać. Nie chcę mi się zmieniać na 30 klatek, bo ogólnie jakość jest no, gorsza, no, nie ukrywajmy. Następna rzecz. To jest jakaś rura od intercoolera. Jakby to wam wytłumaczyć. Do chłodnicy powietrza w dieslu o coś takiego przychodzi. Z jakiego to auta jest, to nawet nie wiem. Znalazłem to na kupie w robocie. No i doszłem do wniosku, że zmienię to ogólnie przeznaczenie swoje i zaaplikuję to jako kruciec ssący do motoru. I powiem, że właśnie nawet jest fajnie wyprofilowane, tu są takie żeberka, one są wzmocnione, że nigdy w życiu się wam to nie zakleszczy. Szkoda, że nie wpadli na to i nie zrobili czegoś takiego przy pitbajku, jak jest kruciec, bo teoretycznie ja bym mógł ten kruciec przeszczepić do swojego tutaj pitbajka i bez żadnego ale by mi to tutaj pasowało, ale no może znajdę kiedyś takie coś jeszcze innego i do pita sobie wsadzę, żeby ogólnie było lepsza, lepiej to wszystko przepływało i prawdopodobnie zrobię sobie lepszego airboxa, ale to w przyszłości dopiero. Na razie wykorzystam to jako kruciec ssący do właśnie ulepa, bo w ulepie jest to tak izolacją trochę pomarszczone. No nie dam razy wam właśnie tego pokazać, ale jest masakra i właśnie zrobimy jakiś uczciwy kruciec ssący. I to będzie takich rzeczy, które zorganizowałem z pracy. No ogólnie można powiedzieć śmieci, o tak wam powiem, ze śmieci. A tutaj rzeczy, które kupiłem do tego ulepa. Tu jest oczywiście komplet uszczelek, to jest do cylindra. Klocki, ale to nie te. To też nie te, bo te klocki to są do mojego kłada. Takie miękciejsze na razie kupiłem, żeby ogólnie coś tam było. Klocka, tu są klocki do ulepa. To jest coś takiego jak do przednie klocki do MRF-a. O. Ile one kosztowały? 10 zł. Za 10 zł kupiłem te klocki. Nie wiem jak będzie z ogólnie żywotnością, ale to jest mało ważne. Klocuszki i tyle będzie z tego tu. Rozwiertak na 15 mm, bo
Potem wam pokażę na silniku, żeby na środku korby lekko tam przeszlifować, żeby idealnie gładziutko chodziła swożeń. Co następne? Łańcuch. Łańcuch, bo w tym właśnie ulepie jest łańcuch 530. No łańcuch nie jest z dobrej jakości. Ogólnie jest na razie, bo zębatki nie są w najgorszym stanie. Tylko że łańcuch był wyciągnięty. Na razie założymy taki trochę tańszy łańcuch na tamtego ulepa. Zobaczymy, jak to będzie siedzieć na zębatkach. Jak będzie siedzieć dziadowsko na zębatkach, to ewentualnie wtedy będę się mordował i załatwię jakieś nowe zębatki do tego właśnie ulepa. Bo z tylną zębatką jest problem taki, że no, trzeba kupić po wymiarach, ewentualnie załatwiać od jakiegoś Diabolini, nie wiem dokładnie jaki to jest. Pisaliście mi tam w komentarzach, jakie to jest Diabolini, no ale patrzyłem potem, no i tak, no nie wiem. Nie jestem do końca przekonany, czy trafiliście, czy nie. Ja oczywiście mogę się mylić, mogę źle to poszukać, no ale od jakiegoś Diabolini ewentualnie się załatwi, tę zębatkę kupi, nie? I cylinder, to co właśnie się polowało i dzięki właśnie jednemu z was znalazłem i kupiłem za 200 zł cylinder z tłokiem i z uszczelkami, bo to wszystko jest w kupie razem właśnie z tymi uszczelkami. No i będziemy zaraz mierzyć, ale to musi być to, nie ma innej opcji. Gdzieś też część tutaj położyłem. Tu jest, leży silnik, a głowica jest tu. Głowica jest tu, czyli cylinder jest tu. No, tu mamy cylinder. Cyk. Weźmiemy sobie cylindra. Położymy sobie, może go gdzieś tu. Cyk. I wyciągniemy tego stąd. Ale to jest to samo. No, to powinno być to samo. Momencik, tylko rozpakuję, bo jedną ręką nie dam rady. I widzimy się po krótkiej przerwie. No i dobra, jeden cylinder i drugi, no jest to samo. Najśmieszniejsze jest to, że producent jednego i drugiego cylindra jest ten sam. Ten sam producent ogólnie obydwu cylindrów jest, więc to jest najśmieszniejsze w tym. Czym się różni? Bo różni się jednym tylko i wyłącznie. Czyli tutaj jak jest szpilka i powinna być tulejka, tu jest ogólnie jest szerszy kanał, a tu jest węższy i tym kanałem idzie olej. Ja to jeszcze obejrzę, ale teoretycznie powinno normalnie wszystko pracować, bo tutaj nie ma nie wiadomo jakie ciśnienie oleju przez ten kanał, więc powinno spokojnie wybijać olej na górę. I tak samo tutaj szpilka. Ta jest też różnica. Zaraz to jeszcze sprawdzę. Bo tu jest na mniejszą śrubkę, a tu jest na większą. Ale też chyba będzie to wszystko pracować. Zaraz to jeszcze właśnie obczaję. I tyle, tym się różni. A tak to wszystko jest i wyłącznie to samo. Ta sama wysokość, szerokość na ten sam cylinder, no po prostu wszystkie wymiary się zgadzają. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, no więcej części nie ma. Tyle mi wystarczy, żeby ogólnie zrobić tego ulepa, żeby to odpaliło. I cóż, mi się widzimy w następnym odcinku, no jak najszybciej. Chcecie mi pomóc, standardowo łapeczka w górę lub łapeczka w dół, w zależności jak wam się film podobał, ocencie go, nie bójcie się, jak i możecie napisać coś miłego w komentarzu, ewentualnie gdzie wy zamawiacie części. Dobra, to ja się z wami żegnam, więc do następnego odcinka, na razie, trzymajcie się, hej!